Siemano, siemano, witam serdecznie widzów kochanych na kolejnym odcinku. Oczywiście, o kurczę, otworzę sobie tu klapę, nie to co trzeba, napalionowie, no tradycyjnie, ale słuchajcie, dzisiaj nietradycyjny odcinek, no totalnie nietradycyjny, bo ostatnio czytałem sobie komentarze i patrzę, a wy tam piszecie, że dawno odcinka z Dave'em nie było, a ja sobie myślę, ty no faktycznie, dawno odcinka z Dave'em nie było, więc trzeba dzisiaj koniecznie pójść po Dave'a, bo widzę, że akurat jest dostępny na serwerze, a ja akurat tak się składa, że osiedle tostowo jest w trakcie budowania, więc koniecznie muszę zobaczyć, co takiego Dave powie na temat mojego osiedla nowego. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jak chcecie, żeby moje osiedle rozrosło się. Bardzo się rozrosło, żeby były tam więcej budynków, bo póki co tylko mój tam stoi. Ale jak chcecie więcej budynków, koniecznie łapka w górę, subskrypcja. A my rozbudujemy to osiedle nie do poznania. I oczywiście dzisiaj, jak to widzicie, to jest poniedziałek, więc za dwa dni, ponieważ w środę już na kanale vlogowym wystartujemy. Przynajmniej mam taką nadzieję, taki jest plan. Jeżeli zdążę z montażem, a mam jeszcze do zmontowania jeden bardzo gruby film i nie wiem, ile mi to zajmie, ale mam nadzieję, że się wyrobię. I w środę już zaczniemy publikować odcinki z GoJumpa, czyli z parku trampolin, w którym spędziliśmy noc i tam fajne rzeczy ponagrywaliśmy, więc koniecznie widzowie na kanał vlogowy wbijcie, link jest w opisie, tam was serdecznie oczywiście zapraszam. Dobrze, lecę po Dave'a, bo on tutaj gdzieś w okolicy pewnie krąży i zaraz zobaczymy, czy on tutaj coś tam, tu w ogóle jakiś jego chata powsta... O, jest tam, jest! O, tu jest jakaś tabliczka, co tu jest? Dla Bobota wstęp... Aha, no dobra, to pamiętam, co to jest za tabliczka. Dave'son! Witam cię, Filipie! Co cię sprowadza? No, nie mogę, aż uderzyłem w mikrofon z wrażenia. No, o, no... Kurde, jak kurde. Ja cię dawno nie widziałem! Dawno, nie? Ale no. Właśnie... Bo ja nawet nie wiem, jak to kurde szybko zleciało, nie? Tak, ja nawet tak, po prostu... W bani nie miałem takiej, czas, wiesz, czas to jest w ogóle... Czas, mówi się, że czas to pieniądz. Tu ewidentnie przegapiliśmy pieniądz. Miliony nie wiem, stary, gdzie ten czas minął, ale widzowie pisali, że ponoć od 5 miesięcy nie nagraliśmy wspólnie filmu. Ja ale nie wiem. Mi się wydaje, ja muszę zrobić research, bo... Tak. Ja mi też, się nie no. Wydaje tu możliwe, nie? Wydaje mi się, że to jest przesadzone, ale wyczytałem gdzieś, że 5 miesięcy. Widzowie, w każdym razie sprawdźcie, kiedy ostatni film był z Dave'em i dajcie znać w komentarzach, kiedy ostatni był, bo ja nie wierzę w to, sprawdźcie, że sprawdźcie na naszych dwóch kanałach. Tak, bo na dwóch. Właśnie to też trzeba podkreślić, że na dwóch, nie? Bo może ktoś sprawdził tylko twój albo tylko tak, mój. Tak, a mi się wydaje, że był jakiś chowaniec u ciebie, na którym byłem na niedawno. Na pewno było, no na 100%. No ja nie wierzę, że to jest aż 5 miesięcy. Kurczę, ktoś się tam mocno pomylił. Ale nie wykluczam tego. Fajna teoria, nie? No, fajna teoria. Dobrze, słuchaj, Dave, bo się wiele podziało. Ja tu widzę, że oczywiście dom, bardzo ale fajne te właśnie, oczy. Mam pytanie, no. mam pytanie, bo patrz, bo ja ogólnie od ciebie poderżnąłem to, żeby wziąć te winorośla takie, nie? W sensie, tak. To dobre, no tylko, to fajne są świetne. Ja mam pytanie, czy da się jakoś zrobić, żeby to nie rosło, bo patrz, bo mi tutaj ciągle, ja to ciągle podżynam, a mi to ciągle rośnie, chyba, nie? Chyba nie, wiesz, mi się no, wydaje. Mi się a wiem, co byś musiał zrobić. Musiałbyś tutaj dać klapę. Albo nie klapę ten, nić może. Tom, nić nie, bo co? nić musi stać na jakimś bloku. Chyba. Kurde. Albo mówisz? Nie? Albo nie? Albo nie, dobra, może czeka, nie, może ja być to nić. Teraz przetestować. Kurczę, to jest stary, to jest niezła teoria. Ale ja wydaje macie? Mi się, że klapa by na pewno powstrzymała, klapę, a czy nić? Tak, ale właśnie wiesz, klapa będzie źle wyglądać. A poczekaj, ja mam na pewno jakiegoś tam pająka zabitego. Nie, musimy to przetestować. dobrze, teraz, to sprawdźmy, bo... to sprawdźmy to. Mam, dobra, czekaj, to jest... Tak, dobra, okej, okay. No nie i wiem, kiedy ja ostatni raz do tego domu wchodziłem, nie wiem, no już, no, już zapomniałem, jak wygląda w środku. Że ten dom to już do pożygu miałem, nie? Ja no, gdzieś... że te oczy ci zmieniali, to widziałem, że to... No, tak mnie trollowali frajerzy, a ja to teraz nie wiem, kto mi to zmienił, nie? To jest najgorsze, że... Ja tylko widziałem, że się zmienia, a to dalej jest zmienione? Nie, już nie. A jest! O kurde, no, faktycznie. A wiesz dlaczego? Bo Palion powiedział na odcinku u siebie, żeby do mnie wchodzili na kanał i napisali, czy chcą, żebym to zmieniał, czy nie. Bo oni mi to zmienili. A ja powiedziałem, no, że chcę to zmienić, dodam tą żabę. A wszyscy, nie, ma zostać ten ogr. No i... Ogr. No, o kurczę, no dobrze. Sprawdź tą nić. Czy to działa ta nić, czy nie? Działa, ja patrz, postawiłem, nie widać tego. Jakoś bardzo. Gdzie widzisz, postawiłeś? To jest... Tu, patrz, tutaj, nie? O kurczę, faktycznie. W ogóle tego nie widać, nie? Ej, no, nie zwróciłbym na to uwagi nigdy. No, jak nie najedziesz, to nie widać. No, no i zobaczymy, jak tu rośnie, nie? Zrobimy test. Mi się wydaje, że mogłoby to pomóc. Mhm, całkiem możliwe. No, wydaje mi się, że... Znaczy, to na pewno pomoże, nie? To na pewno już nie urośnie. Pytanie, czy chce ci się wszędzie stawiać nić. No, ale okej. Okay. No. Działa? Działa. Zobaczymy. Dobra, chodź, muszę ci coś pokazać bardzo ważnego, bo tu się pozmieniało troszkę. Ja nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, takim miejscu, prawda? Osiedle. Osiedle tostowo, dokładnie. Tak, osiedle tak, tostowo tak. Powstaje. Muszę ci pokazać. Moje jestem ciekaw, jak zareagujesz na mój dom. Też muszę powiedzieć, że dobiło moje uszy ten beacon. Tak, no bardziej, to dobiło wzrok. Jestem za tym, żeby zrobić ich więcej, bo tak. Fajnie się szybciej biega, nie? No właśnie, tu już, nie, tu już go nie ma i trzeba zrobić tak, żeby wszędzie był zasięg na to. Ja myślę, że gdzieś tutaj coś by można było zrobić, bo to jest tak pusto. Tak, no.
I ogólnie tam po drugiej stronie, gdzieś koło szkoły, no trzeba takie strategiczne punkty znaleźć, nie? Na pewno. Tak. No, tak, ale tak, to na pewno dużo, to ja też skok bym chciał bardzo, bo skoku nie mam tu jeszcze, jest tylko ten sprint. Skok i sprint, to, nie? No, to są już... I heal, tak, żeby nas nic tu nie zabiło. Dobra, chodź, lecimy do tego osiedla. Zobaczcie, jak ono wygląda. Tutaj jest, tak powiem... Jest mega blisko, ono jeszcze będzie bardziej połączone. O właśnie, pokażę ci coś, patrz, bo tutaj... O kurde, ja to nie widziałem. No, zmieniłem kolor, patrz, tutaj gdzie, czekaj, gdzie, wiesz gdzie jestem? Tak, w sensie tutaj? Wylądowałem trochę wcześniej. Tu myślę, że to jakoś, myślałem nad tym, żeby to połączyć od strony tu tego bikini dolnego, tu zrobić, bo tu jest, patrz, okay, taki kanion fajny. Jakby to wszystko tu, całą tą ziemię tak wymazać, nie? Że tu! Tak, żeby, bo ja nie chcę tego oddzielać jakimś murem, nie? Po prostu chcę, żeby to było takie płynne wejście. Więc tu całą tą jakby ziemię wyrównać, tak żeby na płasko było wejście do całego tego osiedla. No wydaje mi się, że to może być git. W ogóle wyobraź sobie tutaj, jakby to ładnie zrobić, jakby to ładnie wyglądało, jak to się nazywa, obraz tego, taki, nie? Taki kanion, nie kanion, taki, taka... Smak tego osiedla. Nie? Tak. I jeszcze chcę tutaj na tej górze, także jak spalionowa się będzie leciało, to żeby to było napisane na górze osiedle tostowo. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Plany tu są, plany są grube. Grubo. Tak samo... A ty środek kończyłeś w domku? Nie, ja jeszcze nie miałem okazji go skończyć, tak, jest tylko schody jest, porobione są. Nie no. Marek by powiedział, że jest skończony. A nie, no, myślę, dla Marka to jest luksus. To są pięciogwiazdkowe warunki. Tak. To nie ma to tamto. No nie, tu jest wyjście na strych. Sporo. Bardzo duży. Pojemny dom, ogromnie. Pojemny dom. No więc tu można wiele zrobić i również balkonik fajny, także można sobie powiedz iść. Mi, jaka jest stara cena takiego domku? Już to zależy, jak się dyskutuje tu, prawda? A czy byłbyś zainteresowany takim, prawda, kupnem? Kurde, no to zależy grubo od ceny, ale wydaje mi się, wiesz, no... mam jakieś saldo odłożone, nie? Saldo jest, dobrze. No to... nie mogłoby mnie zabraknąć na takim oczywiście, że nie. Ja to... Jest zgoda tutaj. Nie, no ja oczywiście... Kurczę, no na osiedlu tostowo no, jest miejsce dla każdego. Ja mam wrażenie, ja i tak bym chciał tutaj wybudować ogólnie masę domów, i później je sprzedawać. Taki był plan. Ale skoro ty już tu wychodzisz z taką propozycją, no to w takim razie pozwolę ci na to, żebyś wybrał sobie nawet miejsce, w którym chcesz ten dom. Bo ja to tak chciałem postawić po swojemu, a jak ty już tu mówisz, że ten, to dostosuje się do twojego domu i możesz wybrać sobie dowolne miejsce tutaj na swój dom, gdzie chcesz, żeby stało. A ja mam bardziej pytanie, czy te domy będziesz obracać jakoś, czy chcesz w takiej równej linii zrobić? Wiesz co, to tutaj... zależy, nie? W sensie możesz wskazać, one nie będą w równej linii, na pewno nie. One będą w takim... Wiem, że osiedle to powinno być w równej linii, ale już to tutaj, że tak powiem, postawiłem ten dom w taki sposób, że wydaje mi się, że jest strasznie niekorzystnie na to, żeby zrobić to w linii, wiesz? Właśnie, więc... wiesz co? Pójdźmy po jakiś punkcik widokowy. Okej, dobrze. Widzisz to bardziej z góry. Tutaj myślę, że jest git. Na jakimś drzewku, nie? Se przykucniemy. No. Okej, dobra, może być. No to ja ci powiem, że tak, na moje oko to tak 4 domki by się chyba w linii zmieściły, więc to jest za mało, nie? No, to nie, bo to jakby, mi się wydaje, że to też strasznie by wyglądało inaczej. To jest kółko, nie? Jakby tutaj cały ten, więc jak ja zrobię z tego taki prostokątny, takie coś, to będzie źle wyglądało, bo jak ja wypełnię te boki, nie? Tak, ja bym to raczej wolał zrobić tak, żeby te domki były jednak różnie poobracane, więc to jak se będziesz chciał, tak se to będzie, nie? No to ja ci powiem, że ja zaklepię miejsce... wschód, zachód... południowy... południowy zachód. Inaczej, może po prostu poleć mi tam to miejsce i pokaż mi, który to jest. Tutaj. Tu myślę, że gdzieś tu w tym miejscu... Tu na pagórku. No może być pagórek, może być tutaj na dole niżej, wiesz? Bo nie wiem, czy chcesz tak być tutaj wyżej od siebie. Ale to nie ma znaczenia, to jest... kurczę, pagórek jest tu i tak jakiś dom na pewno by powstał, nie? Więc to... To luz, nie? Jeżeli chcesz tu, spoko, to jest miejsce, bo tam na pewno... O, inaczej, ja ci powiem, jaki jest plan jeszcze. Tutaj jest na wprost, tutaj chcę zrobić taki... to też nie mówiłem widzom. Tu w tym miejscu będzie tunel w kształcie tosta. I on będzie szedł na drugą stronę, na wprost i tam w palionowie wyjdzie, żeby było to połączyć. A tam chyba właśnie idealnie wyjdzie, jak mają takie wolne, tak, nie? Tam już to sprawdziłem, jest idealnie koło posterunku wyjdzie, nie? Więc to, git, no i więc tutaj na starcie nie może być tutaj żadnego domku, ale tutaj już mogą stawać, nie? No a tu na pagórku jak najbardziej, no jako, że wybierasz jako pierwszy, wiesz. No, to jest osiedle tostowo, więc mój dom musi być na środku, no po prostu już tego nie zmienię, poza tym go już zbudowałem, więc bez sensu, nie? Ale każdy inny dom, no ja nie wybrałem tego igórki, więc możesz wybrać ty, no. Ale bardzo ważna rzecz, nie chcę, żeby drzwi były skierowane, wiesz, że wchodzi się tutaj. Nie, wydaje mi się, że wiesz co, skoro tam są drzwi, to wydaje mi się, że drzwi będą tak skierowane. Tak, że właśnie wtedy, w tą stronę. Wtedy też na balkon jak wyjdziesz, to będziesz miał widok na cały ten. Na cały tutaj osiedle, nie?
też, żeby to nie wyglądało jak jakieś nasze face to face tych domków, nie? Tak, właśnie... tak, no, 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 więc to nie, to ja myślę, że wiem jak to postawię. Że tak okay. Jak teraz patrzę na ten domek, to po prostu on będzie tak tutaj. Tak. No, to jak najbardziej. No, to tu będzie taka budowla. No dobrze, no to tu będzie trzeba dla ciebie postawić taką, kurczę, Javierę wielką. Przejdź no i... konkretów, tak? Do konkretów. Czyli pieniędzy. No dobrze, w takim razie ile może kosztować, ile może... Jak byś ocenił dom w ogóle? Wycenił dom? Jak wycenić dom w Minecraft? Ja nie wiem. Kurde, wiesz co, ja nie wiem, czy wycenienie takiego domu to nie... Zależy, czy jesteś przy kasie, czy nie jesteś przy kasie, nie? Czy chcesz diamenty, czy nie chcesz diamentów? No bo jeżeli ja bym stawiał taki dom... Diament się zawsze przyda, nie? On jest fajny ten dom i ładnie wygląda. Ale wiesz, masz też ułatwioną robotę, bo to będzie taki sam dom, tak? Więc już no tak, no za projektanta nie płacę, nie? Okej. Jest schemat powielany, bo to jest bardzo ważne i to jest właśnie to, że te domy wszystkie, które tu wybuduję, chcę, żeby były takie, osób, które będą tu mieszkać z Palionowa, jeżeli będą chciały tu mieszkać, a inne budynki, jakie tu będą powstawać, to już mogą być różne, nie? Ważne, żeby domki były takie same, no bo na osiedlu każdy blok jest taki sam, nie? Więc dlaczego? Tak. Więc chodzi o to, żeby to było jakieś jednakowe. Ja widzę dwie szanse. Albo, no wiadomo, pieniądze, diamenty, tak jakbyśmy to zrobili, chyba tak wiesz, tak po prostu najbardziej pospolicie. Tak pospolicie. Albo możemy wlecieć we freestyle, że spiszemy księgę, która będzie księgą, czekaj, jak to było? Kurde, miałem to w głowie. Przysługi, o. Że będziesz miał, że ja będę ci winny przysługę za taką chatę, a ty możesz ją wykorzystać na dowolne, co chcesz. Czyli jeżeli będziesz chciał mój domek, dobre. Albo budynek, który ja wybuduję kiedyś, możesz na przykład go przetransportować tutaj, albo nawet po prostu tam przejąć na Palionowie, nie? Że będzie po prostu przejęty przez ciebie i to będzie twój budynek już wtedy, a nie mój, nie? No dobrze. To możemy się umówić na księgę. To myślę, że jest całkiem ciekawe rozwiązanie. No myślę, że jakbym wziął kasę, to byłbym hamem, no po prostu. Takie nie, momencie. No ja nie mówię, żebyś nie, no to wiesz, nie będę leciał na kasę jak Goofy, nie? Może być księga, to jest myślę Tak, księga możesz wykorzystać w jakimś tylko najbardziej niespodziewanym momencie. No. Nie mam księgi. Ale ja mam chyba, czekaj, tylko nie wiem co to jest. No, mogę to wykorzystać na tę księgę, no dobra. No dobrze, no to możesz spisać, to możesz z swojej ręki, jak to wyjdzie, nie? Że ja, Dave, tak jest. A bierze dokładnie tak samo to zacząłem, tylko nie nazwisko. Ja, przecinek Dawid Franek, niniejszym... Zawieram umowę z... dobra, napiszemy z Filipem. Szybko no jak już lecisz tak oficjalnie z nazwiskami, to musi być po porządnie. To już jest umowa taka, że jak tam napisz małym druczkiem, że za zerwanie umowy 50 tysięcy złotych. O, tak, i to może jeszcze Mercedes i dom. Czekaj. To jak ty byś zerwał, to spoko w sumie. No, to byś był na plus, nie? Tylko dla mnie wybudować dom to nie problem, bo mam materiały już. A no właśnie. Tylko kwestia czasu, nie? Bo to znaczy to nie zajmuje długo, bo to prosty dom jest w sumie do zbudowania. No ale wiesz, no zawsze ten, nie? No zawsze coś. Materiały poszły do góry i tak dalej. O, to prawda, oj, to prawda. Inflacja i tak dalej. No, to nie ma to tamto. No dobrze, no to tutaj, czyli w tym miejscu będzie trzeba ten... To wiesz co, może inaczej, idź spisz tą umowę na spokojnie tak, żeby ona wyglądała profesjonalnie, a ja już się wezmę za budowanie i może tak się, wiesz, bo mi zajmie zbudowanie mi tego... Rękopis możesz zobaczyć. O, rękopis. Takie na szybko. Dobrze, ja Dawid Kochanek niniejszym zawieram umowę z Filipem Szczypką o tak zwanej przysłudze chyba miałeś chcieć napisać. Przysłudze, tak? No to się walę. Ej, ale właśnie twoje nazwisko dobrze odmieniłem, bo właśnie miałem z tym taki dylemat. Z Filipem Szczypką, no chyba tak. Nie on? Nie, to na pewno on. To okay. Tak. Umowa jest na czas nieokreślony i jest zawarta między dwoma użytkownikami. Użytkownikami tu jest Ży musi być, a zrobiłeś, o kurczę. To nie gadaj. No, Ży w sensie, że Z samo napisałeś, a kropki zapomniałem. A, dobra, bo już myślałem, nie, że nie, Z. Nie. Spokojnie, aż takiego, że expaila nie ma. Dobra, słuchaj, no, to, że tak powiem, ja wybuduję ten dom nawet, myślę, dosyć szybko, więc... Dla widzów będzie to pstryknięcie palca. Dla widzów to będzie pstryknięcie palca, bo ja to myślę, że teraz zrobię, jak mam materiały już, a dla ciebie to będzie, no nie wiem, może z 2-3 godzinki, nie? No dobra, no to w takim razie widzimy się za 2-3 Tak, ja ci dam znać i odbierzesz pierwszą chatę na osiedlu do stołu. No i to jest to, dobrze, no to w takim razie ucisk dłoni prezesa. Uścisk. Ja się biorę za budowanie. Że co? A to czekaj, to ty musisz jeszcze to zabrać, bo to jeszcze nie doszło do umowy. Najpierw dom musi zostać zrobiony. Dobrze, więc widzimy się za 2-3 godzinki. Elo. Elo.
Dobrze, a więc udało mi się, skończyłem budowę, jest dom, prezentacja, prawda, tak ona wygląda. No jest jeden dom, jest drugi dom. Zastanawiałem się nad tym, czy robić tutaj, że tak powiem, obramówkę tego domu, ale wydaje mi się, że zrobimy tylko tak, że ten jeden mój będzie miał obramówkę, taki wiecie, płot jakby, a reszta nie, z tego powodu, że mój jest na środku, więc jakby do niego będzie... O kurczę, co mi bije. Do niego będzie... Słyszę, że ktoś tu leci. O, dzień dobry! Dzień dobry. No, widzę, że chata w guście moich kolorów. Widzę. Oj, tak, nie, to oczywiście każdy będzie miał w swoim kolorze domek, nie? To jest bez zmian. Tylko słuchaj, wiesz co, jednej rzeczy nie zrobiłem, bo już mi się nie chciało. Okay. Są schody, żebyś sobie mógł dosłownie sam zaprojektować jak chcesz, nie? Więc na razie masz drabinę. Ale... No co, myślę, że sobie środek, nie? Zaprojektują sami. No właśnie, no dlatego myślę, że wszędzie będę robił tak, żeby już nie tracić czasu na schody i po prostu sobie schody ulokować każdy może gdzie chce, nie? No myślę, że jest taki git. No i domek masz na wzgórzu. Zastanawiałem się nad tym, czy zrobić ten płot, widzisz jak ja mam. Ale wydaje mi się, że płot zostawię tylko tutaj przy tym, ponieważ on jest na środku i bardzo wiele jakby, żeby wyznaczyć od niego jakiś teren, żeby tam budować dookoła. I nie będę robić za każdy raz tego płotu, bo tu nawet u ciebie ciężko by było go zrobić. Więc... No tak, przez ten teren też, nie? Trochę. No, przez ten teren, więc wydaje mi się, że już tego płotu sobie darujemy. Tutaj zostawię, no nie wiem, może ten mój też kiedyś usunę. Na razie go zostawię, a resztę domku będę budować bez. No ale to, czekaj, ja muszę zobaczyć, bo jeszcze na to nie zwróciłem uwagi w trakcie. Jak wygląda widok z balkonu? Wydaje mi się, że masz najlepszy widok z balkonu teraz. No tak, możliwe, tak, no. Takie, tylko tu najgorzej jest tak, że kurczę, ten balkon trochę zwaliłem. On nie powinien tak wyglądać w ogóle. Za każdym razem tak... Ale będzie tutaj się da płytkę, wiesz o co chodzi, taką małą i już będzie ginie. A myślisz, że to jest lepsze, czy lepiej rozwalić to i żeby było tak widok? Kurde, wiesz co, możemy to spróbować rozwalić, ja nie mam kilofa, nie ma. To ściągnę szybko. Okej, dobra. Że wiesz, bo nie wiem jak to wygląda, wiesz, jak już jest całe rozwalone, nie? No wydaje mi się, że to może i być lepsze, bo wtedy jakby więcej widać. Czekaj, muszę zobaczyć więcej daleka. Więcej widać, nie? Zobacz jak to wygląda. No, chyba lepiej. Mówisz? No to możesz nawet u siebie też to, albo ja u siebie też, to biorę, bo to, bo to... Bardziej funkcjonalne, nie? Tak, bardziej praktyczne też, że będę mógł patrzeć, co się dzieje ogólnie tutaj na osiedlu, a tak to, wiesz, będę mógł być tym tak zwanym osiedlowym monitoringiem, o. Ordynatorem, osiedlowy monitoring, tak. Sołtysem. Sołtys, o kurde, no sołtystos, no to jest to, no oczywiście, że sołtys. No to tak, to jest lepsze, to nie będę tego budować w takim razie z tymi barierkami. Tu więcej widać zdecydowanie, a i tak nie da się przez to przeskoczyć, więc git. No i co, no i tyle, no, dom oddany do użytku. Ej, tu masz ten zarąbisty widok. A, czekaj, bo jeszcze najważniejsza rzecz, a mianowicie umowa. Ja tam dopisałem jeden aneks. O, dobrze. Który brzmi: nikt nie ma prawa zmieniać jej treści bez zgody właścicieli umowy. Okej. Ja tutaj walę swój podpis. Dobrze. Pierwsza transakcja na Tostowie. Ja nie mogę, jak się szybko rozwija to osiedle. Dobrze, gdzie tu jest? Tu? Muszę to przeczytać jeszcze raz. Ja, Dawid Kochanek, niniejszym zawieram umowę z Filipem Szczypką o tak zwanej przysłudze. Znowu ty to zmieniłeś. No nie, dobra, ja myślałem, że ja to mam zmienić na przysługę. Boże. Dobra. Bo kurde. Machłem. To trzeba było zrobić tak. Szczypką na tak zwaną przysługę. I teraz to by pasowało, przysługę. To nawet lepiej brzmi, przysługę. Umowa jest na czas nieokreślony i jest zawarta między dwoma użytkownikami. Nikt nie ma prawa zmieniać jej treści bez zgody właścicieli umowy. Podpis pierwszy Dawid Kochanek, podpis drugi Filip Szczypka. Podpisane, prawda, umowa zawarta. No wiesz co, może nawet ją podpisać. Może tak. Podpisać, no. Może, czy nie będzie dało zmienić treści. Tak, no to jest dobry pomysł. Uwaga, robię tak, umowa o dom, tak ją nazywam. Uwaga, podpisane. No i przekazuję git. Tu, no i kurde, no i git. No i no pierwsza git. Umowa o dom zrobiona. Ja nie mogę, no wiesz co zrobię? Z każdą osobą, z którą podpiszę taką umowę, daj mi tę umowę, ty. Żeś mi ją dano, to nie wiem. No tak, żebyś zobaczył jak wygląda. Z każdą osobą, z którą podpiszę taką umowę, to ja tam w tym swoim domku, kurde, w domku sołtysa robię ścianę umów, stary. Robię, wiesz, będzie głowa czyjaś albo tabliczka i pod tym będzie w ramce wstawiona umowa. No to jest dobry pomysł. Może ładnie wyglądać. To jest git. Dobra, no to słuchaj, zostawiam cię tu w takim razie, żyj sobie tutaj, prawda? Pierwsza osoba na Tostowie, pierwsza osoba, która zagościła. Ze mną łatwo, ale z Markiem będzie miał trudno, to jest twardy negocjator. On myślisz, tak że on będzie walczyć tutaj o większą, o jakby cenę? On powie, że tu jest grzyb, że coś tam, to jest taki człowiek, że wiesz, że no, z nim będzie ciężko się dogadać. Myślisz? No to zobaczymy, tak. No to w takim razie negocjacje będą trwać i będą ciężkie. Wiesz, jakby inaczej, ja powiem tak, ja nikogo tu nie zmuszam do mieszkania, nie? To jest jakby... Nie, no ale jak Maro zobaczy, że wszyscy tu jesteśmy, to też tu będzie chciał być, tylko no to, właśnie problem to jest jak taki, on będzie że... chciał być, to ja tu stawiam warunki.
Kurde, ty smalaki, uważaj, bo on to jakieś białko na ciebie znajdzie i... A chyba, że tak. Chociaż wydaje mi się, że jego kanał to jest białko samo w postaci, więc 100% białka. Dobra. Szczególnie w kanał, że już ma dwa, no dobra. Dobra, słuchaj, ja lecę do siebie. Trzym się ciepło, okay. Niech ci się dobrze mieszka. Trzym się, elu! Do zobaczenia, yo. Dobrze, widzowie, patrzcie, pierwszy dom na Tostowie został, że tak powiem, sprzedany. Pierwszy sprzedany dom, pierwsza transakcja, a to dopiero jeden z 7 członków Palionowa, więc wydaje mi się... 7? Dobrze liczę, czekajcie. Ja, Palion, Dave, Milki, Bzyku, Yeti. No i Bobot i Palionobot, ale ich to ja tu niespecjalnie chcę, bo wiecie, bo to tak nie ten, nie, wydaje mi się, że z takich, wiecie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, zagorzałych, członków Palionowa, no to z 6 w takim razie, więc 6 domków tu powinno powstać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko w następnym odcinku, oczywiście. Osiedlenie się rozwija. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hello!